Cześć kochani, króciutki filmik, bo przyniosłem już białe orchidee, jednak ostatecznie zdecydowałem, że im damy większe akwarium. Dopiero od wczoraj, o nie, od dwóch dni są tutaj, od niedzieli, o. W niedzielę zrobiłem im przenosiny. Póki co nie widzę jakichś truposzy, choć tutaj pewnie by mi było ciężko w większym akwarium zobaczyć cokolwiek. Tutaj przesypałem troszkę tego piasku. Na razie tutaj sobie glon i sinica gdzieś tam powoli atakuje. No ale to tak jest właśnie, jak się dużo wsypie lawy wulkanicznej, to widzę, że ilość tych związków w tym powoduje, że ta sinica lepiej rośnie. O. Tutaj może z bliska wam pokażę. Tu wrzuciłem ich ulubiony pokarm dla gekonów z hikari. No to glon zasłania, ale jak dam z góry, no chyba dobrze się czują. Są samice z jajami, sporo ich było, nie wiem, około 40 samic z jajami przerzuciłem tutaj. Mam nadzieję, że puszczą młode i jakby nawet te dorosłe kiedyś padły, a może nie padną, no to super by było. Dodałem tutaj skałkę. Na tej skałce cały czas są te krewetki. One lubią żerować na tych skałach. Przedtem miały 54 litry, teraz jest chyba około 120 litrów. No i znów na skałach. Maluszków nie udało mi się przenieść. Wiecie, no jak coś ma 2 mm, no nie miałem czasu. Tu sobie będą dziubać to wszystkie te glony. Ta sinica zniknie, bo kiedyś będzie więcej troszeczkę azotów, to się wszystko wyrówna fajnie. Wycisłem gąbkę. No. Tutaj buzuje ta woda. Dodałem na powietrzacz drugi, żeby falowanie było lepsze, wymiana gazowa. Tu niby zabezpieczyłem gąbką o grubszych oczkach, bo z mniejszymi oczkami mi się przytykało. No mam nadzieję, że nie będą tam wchodzić krewetki. O, nawet powoli zaczyna widać. Widzimy napis Juwela. No, więc to jest Juwel. Biała orchidea. Tu żyły wcześniej kardynałki, raczej dalej są i parę młodych już puściły. No ale teraz duża horda krewetek białej orchidei wrzucona została. Nadal podchodzą do pierwszej szyby, raczej która jest druga, nie? No, do przedniej szyby podchodzą. Można je ponagrywać. Tu jest inne, widzę światło, bo tu są świetówki LED-owe. Jedna jest pod rośliny, a druga pod chyba białe światło. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Wszystkie są troszkę pod rośliny. No. Ale na razie się nic z tym krewetką nie dzieje. Od dwóch dni. No, ja osobiście nie widziałem ani jednego trupka, więc pełen sukces, a żadnej aklimatyzacji nie robiłem, bo musiałem tak to na szybko zrobić w niedzielę. Nie miałem czasu, żeby się bawić. Po prostu z akwarium do akwarium przeszły brutalnie. No i dobrze się mają, powiem wam. Naprawdę bardzo dobrze się mają. No jak te 40 samic mi puści młode, to będę szczęśliwy, bo już te młode będą żyły na nowych warunkach. Ok, to taki krótki filmik, co się dzieje z Juwelem. Akwarium 100, nie pamiętam już ile, 125 litrów. Na pewno będą miały więcej miejsca na rozmnażanie się, bo tam już się nie mieściły 54. Dobra, to trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.